Czy chcemy, czy nie chcemy, to nasze życie związane jest także z obijaniem się o reklamy. Najrozmaitsze reklamy atakują naszą świadomość. Od jakiegoś czasu reklamy przypominają nam, że zbliżają się magiczne święta i zmuszają nas do przygotowywania się do tych świąt. Nie przygotowuje się do magicznych świąt. To neopogaństwo, gdy używa się takie pojęcia. Są święta Bożego Narodzenia. I do świąt Bożego Narodzenia pragnę się jak najlepiej przygotować. I dlatego Chrystus tak ostro wkracza w tę naszą rzeczywistość w pierwszą niedzielę Adwentu. Najpierw przypomnienie o końcu świata. Kiedyś nastąpi ten moment, że będziemy musieli rozliczyć się przed Bożym Majestatem, spotkamy się z Bogiem, który zbawia. Kiedy ten moment nastąpi, dla nas to jest zakryte. Tylko Bóg Ojciec o tym wie, kiedy nastąpi koniec świata. Natomiast trzeba myśleć o swoim codziennym życiu, wygodnie przygotować się na moment śmierci, a może też, by jak najlepiej przeżyć każdy dzień. Przecież tak jednoznacznie brzmią te słowa zachęty: czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A zaraz potem Chrystus mówi, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał. Złodziej może przyjść do człowieka. Może zaatakować wartości, którymi chcemy żyć. Chyba doskonale czujemy, jak w naszej Europie dokonuje się swoiste złodziejstwo wartości. Człowieka próbuje się okradać z prawdy, próbuje się okradać z miłości i w to miejsce narzuca się, czy proponuje się, powiedzmy delikatnie, pseudowartości, które niszczą człowieka. I potrzeba naszej czujności, by nie dać się okradać z tego, co święte, by nie pozwolić, aby kodowano w naszej świadomości wszelkie podłości. Od czasu do czasu używam tego stwierdzenia świadomie, bo to jest zaplanowana akcja, by okradać człowieka z tego, co porządne, co święte, i kodować w naszym myśleniu to, co podłe. Niech więc i ta pierwsza niedziela Adwentu i cały czas, który nas przygotowuje do świąt Bożego Narodzenia, będzie takim wnikliwym spojrzeniem w nasze życie. By czuwać, by nie dać się wprowadzić w jakiś stan paniki. Kiedyś nastąpi moment mojej śmierci. Nastąpi koniec świata. Ale jest to dziś. I dziś Bóg pragnie rodzić się w moim sercu. Dziś mogę kochać. Obym nie przechodził obojętnie obok drugiego człowieka, który jest moim bratem.